Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, zapewne nie spodziewaliście się odcinka dnia po dniu, ale udało mi się skonstruować nową postać, jak widać. I pozwólcie, że przybliżę. Oto i nasz ten sam gościu, który wcześniej. Jedne co, trochę zmieniłem mu włosy i zarost. Oraz mocno zmieniłem styl ubioru. Też stwierdziłem, że po prostu zasłonięcie oczu może być sensownym po prostu wytłumaczeniem jako coś, co teraz chce zrobić, gdy chce się odkupić, tak trochę roleplayowo, popularnie. No niestety tylko tak trochę te oczka dalej widać spod tego, no ale mniejsza. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie czy inne kwestie, to o tym wszystkim zajmiemy się podczas odcinka. Jedno co tylko mogę powiedzieć, to, że zbroja nie jest z żadnego powodu jakoś konkretnie wybrana, bo statystyki czy coś? Nie, po prostu stwierdziłem, że fajnie to wygląda, fajnie się połączyło, no to jest. Jeśli chodzi o broń, bardzo przyjemna, muszę przyznać, ale dalej o niej powiem wam w tym odcinku, później pokażę wszystko. Tarcza natomiast najsolidniejsza, jaką znalazłem, nie do końca może pasuje wyglądowo. Jestem skłonny zmienić, ale póki co mamy. I tak, ten epizod od razu mówię, będzie krótszy niż dotychczasowe, zazwyczaj. Głównie dlatego, że chcę po prostu wam pokazać parę rzeczy, które pominęliśmy, ponadrabiać parę kwestii, pozakańczać kilka wątków i przede wszystkim zdobyć coś, co powinienem zrobić już dawno. No ale zanim to wszystko, to... co tu chciałem jeszcze? Idźmy zacząć właśnie już robić jedną rzecz, którą prawdopodobnie mogłem zrobić już dawno, gdybym tylko zwrócił na to uwagę. No ale mniejsza. Oto i tu siedzi nasza przyjaciółka, czy tam znajoma, Nefeli. Który wątek, od razu powiem, dzisiaj prawdopodobnie uda nam się zakończyć. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. Ah, you. Dobra. It's pathetic, I know. Muszę pomyśleć, tak. Muszę pomyśleć. Powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z tego, że poprosiłem jednego znajomego o pomoc, co i jak, z jej wątkiem, bo osobiście nigdy bym go nie zakończył, nie znalazł. A to, co tutaj wyniknie teraz, jest dosyć szybkie i bardzo korzystne dla nas, więc tak. What is it? Więc nie będę póki co mówił, wszystkiego się dowiecie dzisiaj, na pewno. A póki co, rozpacz Nefeli. You've already heard. Indeed, it seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what's a man to do? A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Do końca rozumiem, o co mu chodzi, ale tak, jak widzicie, coś zrobił. Jakoś tak nieprzychylnie dla niej, coś takiego, że ona jest teraz w rozpaczy. Ale no, nie przejmujmy się tym póki co. Jak skończymy, od razu mówię, ten wątek jej, przynajmniej częściowo, to pokażę wam też statystyki i opiszę, co tak naprawdę się zmieniło, jeśli chodzi o postać. Ale no, co chwilę. Please. It's pathetic, I know. Kontaktował się ze mną Gideon? No, trochę nieprawda, ale tak. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out for indulging my emotions, forgetting the mission. Punishment for offing his pawns. Father, mother, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him, to place him on the throne of Elden Lord. And yet I... Though it was not my intent, I betrayed him. No cóż, smutne. I can no longer trust in father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now... I've lost it.
No, Daj Króla Burzowych Jastrzębi. Coś, co odnaleźliśmy już dawno, dawno. Popioły Króla Jastrzębi są dla niej. I tak, z góry powiem, jest to związane, że jakby to powiedzieć, te same popioły są mocno związane z burzą i burzowymi jastrzębiami, jak też z opisów ich można wyniknąć. Może wyniknąć, ale co najważniejsze, nazwę też taki topór, jak trochę testowałem build. Tak, i nawet opis jest tutaj po prostu, że broń wojowników, którzy pragną pozostać jednością z burzą, choć ta znajduje się daleko od miejsca ich narodzin. No właśnie Nefeli używała takich toporów, więc to jest kolejny powód, dlaczego ma to sens, że to ona dostaje takie popioły. Let alone see them. Still, this ash, it reminds me of my first hawk. Thank you. No. In this ash, I can smell the ancient storm. It reminds me of my first hawk. I okej, to chyba tyle. Więc jak tym się zajęliśmy, to o to i czym walczę. Obecnie. Żowa Naginata. Coś, co już wcześniej, jak zobaczyłem, to mi się bardzo spodobało. Teraz to już mamy. Jeśli chodzi o inne rzeczy, używam tych pieczęci, gdyż są najlepsze, a bonusy procentowe z ich działania są naprawdę skuteczne. Dlatego też ich noszę. Tarcza na kamyczkach numer 5. Potężna dosyć, chociaż myślałem o tym, żeby nie zmienić, jak mówiłem. Z talizmanów wiara i zręczność. Oraz to, bo stwierdziłem, że czemu nie, aż tak nie przeszkadza mi to, jeśli chodzi o te obrażenia. Dużo naprawdę mi nie zmienia, więc biorę. I talizman starożytnego smoka plus 1, żeby negację obrażeń fizycznych chociaż trochę poratować po tym wszystkim. Natomiast statystyki tak mniej więcej wyglądają, przy czym pamiętajcie, że wszystkie fizyczne są o 5 wyższe, a dzięki, jak to się nazywa, no pieczęci Radagona. Natomiast zręczność i wiara są jeszcze o dodatkowe 5 większe, dzięki talizmanom, które noszę. I tak, sama strategia rozgrywki tutaj jest bardzo prosta. Ta włócznia ma bardzo fajne offsety. Ale o tym za chwilę. Pokażę wam je jeszcze raz. I przy okazji pokazywania tego offsetu i opisywania sposobu gry tutaj, dokończymy też wątek. I tak, burzowy całun. Okej. Więc tak, pierwsza sprawa. Moveset specyficzny. Jednoręczny, jak i dwuręczny bardzo podobny. Prędkością się nie różni dużo, więc nie trzeba się przejmować. Tak, same obrażenia ma, jak widzicie, fajne. Ta dwuręczność nie dostaje nic, bo jest właśnie po to, że jest wymyślna. Ale teraz dorzućmy coś takiego. Proszę, 166 na tej pieczęci. I przejdźmy teraz do samej rozgrywki. Oto jak się tym walczy. Albo po prostu robimy zwykłe ciosy, albo robimy tak zwany te guard counter, które trochę ciężej zrobić, bo nie jestem przyzwyczajony, ale są potężne i zabójcze, i nawet szybkie. Albo jest jeszcze trzecia metoda. Ona jest bardziej do innych wzmocnień, ale używamy tego do nakładania specjalnych efektów z naszych wzmocnień. I tak, dają się trafić bardzo. Przy czym ten popiół zdobyłem poza nagraniami, polując na nocną kawalerię, która jeździła przy tym moście. Już dawno powinienem ją pokonać, ale tak. Zdobyłem go za namową znajomego, którym, jak mówię, bardzo dziękuję za pomoc z ograniczeniem tej postaci. Głównie dlatego, że świetnie się to sprawdza, jeśli chcę nakładać czarny płomień, który trwa krótko, ale każde tutaj dziabnięcie nakłada jego osobną porcję ponownie. Oraz też jest skuteczny dosyć przy ostrzu krwawego płomienia, którego jeszcze wam pokazywałem. Proszę, takie piękne. I tak, specjalnie dla niego mam 10 w mistycyzm. Potężne wzmocnienie, które ma 88 co prawda tylko, więc jest najsłabsze, jeśli chodzi o same surowe obrażenia. Ale wytrzymuje długo i bardzo dobrze skaluje się, jeśli chodzi o krwawienie, patrząc na to, że mam 50 na broni. Do tego jeszcze nie wiem, ile to dodaje od siebie, ale jest to potężne, więc no, tak mniej więcej się prezentuje nasza postać obecnie. A teraz... Teraz powinno się coś zrobić. Może tutaj muszę odpocząć jeszcze? Tak, musiałem tutaj. Dziwne, że w tym konkretnym miejscu, ale... To, że właśnie tutaj przy głowie Godricka siedział ten, dali go
natłukł, było prosto mówiąc sugestią, że coś tu jest nie do końca w porządku. No dobra, udało się. I właśnie też tu mamy zakończenie wątku tego dziada. Jej. Oraz jeszcze miłą rzecz związaną z tamtym, ale zanim coś tu gadamy. I told father I would be with him no longer. I remembered the vow I took when I first became a warrior, so many moons ago. This land is much like the one from which I hail. I will call upon the storm to drive away the foulness that has settled on the winds. No. Again, I am Nefeli Lu, warrior. Some call me by the title of Lady, but I remain the same woman underneath. Though I have now abandoned my former guidance, I cannot express how much you've helped me. Proszę. Kamień Kowalski z Starożytnego Smoka. Możemy jedną zwykłą broń na maksymalne ulepszenie sobie zrobić. I would gladly lighten your burden. Farewell, I will remain to summon the storm. But your guidance and your fight surely lie elsewhere. Da. Udało się. Jeszcze on coś tutaj powie, na pewno. Nice to see you after so long. Safe and sound, I take it, yes? Good. Ah, quite. I have indeed selected a new ruler. Lady Nefeli is strong and just. Worthy of the burden of Limgrave's lineage. Such is the sincere opinion of I, Kenneth Height, no less. For the time being, I share command of the castle with my lady, but I plan on returning to my fort afterwards, at which time I can fulfill my old promise by raising you to the glory of knighthood. I hope it is just as wonderful as you imagine. For the time being, at which time I hope it is... Jak widzicie, więcej nam do powiedzenia nie ma. Zobaczymy, czy da nam ten tytuł, czy nie. Ale zanim coś, to jeszcze najważniejsza rzeczka jest. Haven't seen your mug in quite some time. As you can see, I'm the new lady's attendant. Freedom was worth squat. But besides, I like it round here. Lady Nefeli still fair of heart and countenance. Still, I have the lady's trust. So I can loot all the corpses I like. I'll let you take a look at the goods if you fancy. No, a teraz jesteśmy przy drugim, dużo ważniejszym elemencie. Poza tym, że można tu kupić kolejny kamień, co jest trochę zaskakujące. Bo spodziewałem się tutaj kamienia, ale nie takiego. Widać, coś źle zrozumiałem, albo źle było napisane, bo spodziewałem się tutaj kamienia do kosy na plus 10. No cóż, nie ma. Niestety. Tak czy siak, wykupimy większość rzeczy. Mamy dwa kamienie, hura. I w tym miejscu prawie zakończyliśmy już nasze rzeczy. Jednak zanim coś, to chcę jeszcze sprawdzić, czy w pogrobnie teraz we forcie dostaniemy ten tytuł, czy nie. Po czym czeka nas dużo roboty z zaległościami na lokacjach, na których już dawno powinniśmy mieć wszystko wykończone i tak dalej, więc no, dzisiejszy odcinek najprościej mówiąc będzie taki dosyć łagodny, jeśli chodzi o poziom trudności i tym podobne. Więc tak, mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało, że dzisiaj właśnie będziemy zajmować się takimi głupotkami niewielkimi czy coś. Przy czym, żeby nie było, na końcu odcinka pokażę wam też, to mogę wam obiecać, coś nowego, a konkretnie dojdziemy do bossa tego fortu, w którym ostatnio padaliśmy. To mogę wam obiecać, bo nie będę, nie ukrywając, byłem tam przy nim prawie, że było to bardzo blisko miejsca, w którym skończyliśmy i udało się tam tylko dlatego, że chciałem sprawdzić właśnie, czy jestem w stanie walczyć z duchami i tak dalej. Więc tak, nic nie zrobiłem za bardzo, spokojnie, tym się nie bójcie. Ale no, po prostu byłem pod miejscem, w którym stoi boss. Więc tam też się udamy. Ale zanim to wszystko, to jednak tu.
i gościa nie ma. Teraz są na najwyższej wieży. Jestem też skłonny sprawdzić i tak, wiem, że ciemno, nie musicie się wkurzać. Ale jako, że zaraz tak będę się teleportował, to stwierdziłem, że nie ma co zapalać kolejnej pochodni. Przepraszam, lampki, bo trochę to zajmuje. I czy aby tutaj nie stoi nasz gościu? Nie stoi. Okej, okay. Więc jeśli on będzie jeszcze tu stał, to nie teraz. Jednak tak czy siak, możemy się cieszyć z tego wszystkiego. I inne rzeczy, i tak. Lecimy zajmować się dalej tymi wszystkimi sprawami. Przy czym podkreślam, najpierw chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, bo skoro ci kupcy ponoć byli przyczyną wywołania tego płomienia według opisu ich ekwipunku, ciekawe, czy będziemy coś do powiedzenia. Niestety nie. Ale jako, że go tu odwiedzam, żeby się też cieszył, wykupię wszystko. Runy to nie problem. Jak ruiny stanicy oraz butelka niesamowitego eliksiru. Jak się cieszę. Prawda, o tym wszystkim już wiedziałem, ale no. Jak się cieszę. No i dobra. Dobra. Od czego by tu zacząć w sumie teraz te załatwianie spraw? Powiedzmy, że zaczniemy od informacji niewielkiej, którą odkryłem. Przez przypadek, testując tego builda, żeby nie było. W tych katakumbach walczyłem sobie z tymi kamiennymi chochlikami, impami, dziadami, jak zwał, tak zwał. I wypadałem z nich kamienie kowalskie 7, więc dla wszystkich, którzy szukają źródła siódemki, da się je farmić. A jeśli też zastanawia was, czemu tutaj przybyłem, to chciałem pogadać z Shabiririm. Czy on powie mi teraz po tym wszystkim, no ale jak widać nie ma go. Ale za to mamy... Aha. Zbroję Ronina. A za tym idzie Yuri. To jest trochę... Aha. A, no, to co Jura nosił, ale strasznie dziwne, bo to jest żelazna kasa człowieka, który sam siebie nazywa Shabiririm. Stworzona, by imitować sumienne kapelusze noszone w krainie trzcin. Ten mężczyzna znany niegdyś jako Jura skrywał wspomnienia o pewnej kobiecie w najgłębszych zakątkach swojego serca. Dziwna sprawa, że tu jest opis Shabiririego głównie, a nie ten Jury jako tako. Jeśli tak, to, jeśli teraz te opisy będą tylko Shabiririm, to trochę szkoda, że nie dostaniemy tych o Jurze. Aha. Ale tak... może... Nawet teraz bym sprawdził, czy da się jakoś znaleźć może informację o jego zbroi, skoro teraz jesteśmy ją z opisem Shabiririego. I tak, muszę zobaczyć, jak to wygląda. Te rękawice są cięższe, ale czemu by nie? Biorę zestaw Ronina do końca. Zobaczyć, jak to by wyglądało. Oczywiście jestem ślepy i nie umiem znaleźć spodni. Też cięższe. Tak, zestaw Jury. Szczerze, podoba mi się. Może być... Zresztą co będę ukrywał, zawsze mi się podobał jego zestaw. Super wygląda. I tak, pozwólcie, że sprawdzę, czy jest opis jakiś właśnie, który nie wspomina Shabiririego. Jeśli jest, to super, jeśli nie, to trudno. A przy okazji też wrócę do starego ubrania. To na pewno ubiorę z czasem, bo jest super, jeśli chodzi o wygląd, ale na razie wolę wrócić do oryginalnego stylu. Dobra, jestem już w Kelid, który będzie następnym przystankiem. Proszę. Nie naszym, tylko naszym. Nie wiem, czemu czasami się zdarza przeplenić strasznie dziwnie. Ale tak, przy okazji zobaczymy, co jest u tego kupca. Za dużo nie kupimy, niestety. Przy czym wykupię to, co mogę. Bo jak już wiem, co mi się przytrafiło, nawet jeśli to oni wywołali trzy palce. To jest to smutne i chciałbym chociaż trochę rozweselić tym, że mogę im zaoferować te różnorakie, nazywa, handle.
No a póki co tak. Jak już tu jesteśmy i tu zwiedzamy, chciałbym jeszcze spróbować swoich sił z czymś, czego bym nigdy w normalnych warunkach nie robił. W walce z tymi psami, która jak widać jest skuteczna. Ale nie wiem czemu wszystkie kozy nagle zaczęły mnie atakować. I tak. Jak widać, w ofensywie ta broń jest potężna. Jestem w stanie pokonywać nawet te psy, które zawsze były problemem. I proszę. Kontra przełamuje ich po prostu od razu. Okej. Okay. A, jeszcze można robić shield poke'i tak zwane, więc fajnie. Oczywiście wiem, że jest to nie miejsce na mój etap, ale nadal przyjemnie spatrzeć, jak wielkie, dawne nemezisy padają teraz pod nami, jak gdyby nigdy nic. Albo jak lamie też. Bo jak widać, nie jestem lamy odporny. Ale cóż, no przynajmniej widzieliście. Poradziłem sobie z nimi, pokonałem ich. No więc tak. Wielka zemsta jak dla mnie jest spełniona. Jedno co tylko szybko jeszcze trzeba załatwić, to pochodnie. Którą bym trzymał w głównej łapie, jako że tam mam tarczę i dwa takie. Jak to się nazywa, to takie no... talizmany, więc żeby było łatwo. I żeby te psy mi nie przeszkadzały teraz, kiedy jedziemy szukać czegoś, to po prostu ja będę to trzymał. Przy czym, czego konkretnie szukamy, nie mam pojęcia. Mam to zaznaczone na mapie. Co w sumie tak, może nikt nie ma pojęcia, bo to byłoby trochę kłamstwo. Szukam jaskini. Nie mam pojęcia do końca, gdzie jest, poza tym, że mam właśnie tam zaznaczone na mapie mniej więcej miejsce, w którym ona jest. O, i przy okazji miejsce łaski, jak miło. W której to znajdziemy coś, co ponoć ma mi uprzyjemnić życie, jeśli będę chciał. A jak to określiła osoba, która mi to pokazywała? Być sobą i lepszyć wszystkie broni na prawie maksimum. Więc tak. Cokolwiek to będzie, jakkolwiek to będzie. No po prostu idziemy. I no. Mam nadzieję, że ta jaskinia nie będzie jakoś bardzo ukryta. Bo jeśli będzie, to znaczy, że tego nie znajdę. O, i przy okazji patrzcie, co my tu jeszcze mamy. Stara seria grobowa. Jak miło. Albo jak nie miło. Zależy, jak na to spojrzeć. Ale tak i... kanion. Który... A, czy ma jakiekolwiek zastosowanie dla nas? Chyba nie. Chyba nie. Jedno co tam widziałem... tego. Skarbeuszo żuka. Rąszcza chrobąszcza, czy jakkolwiek inaczej bym tego nie nazywał. Co dalej? Może jestem od złej strony całkowicie. Ale nie widzę w sumie co dalej i jak dalej. I po co tam było? W sensie pewnie to jest gdzieś, może tam, przy tamtym miejscu, chociaż... też ciężko byłoby mi stwierdzić, czy to tam jest, bo... najprościej w świecie nie pamiętam, czy tam byłem, a jeśli tam byłem, to co tam zwiedziłem, czego nie zwiedziłem. Więc, no... o nie, tylko nie ona. Ale dobra, jak już to jest, no to... przygotujmy się po prostu na walkę z tym czymś. Która jest zadziwiająco... łatwa. Chociaż nie ma co się dziwić, że jest łatwa, skoro jesteśmy w Kelid. Na etapie, gdzie już... nie wiem, ile tak naprawdę nam z gry zostało. Czy dużo, czy niewiele. Więc nie będę mówił, że może pokut koniec gry, bo... no totalnie nie wiem. Wiem tylko, że tak, że to jest Kelid. Miejsce, w którym byliśmy blisko początku, więc... raczej nie by co się tu spodziewać silnych bestii. Przy czym mówię raczej, by zawsze wszystko może się okazać inne. I... to znalazłem. Miejsce, do którego mieliśmy się udać. Bo tak, osoba mi pokazywała tylko na mapie mniej więcej by... po prostu... dobra, ten znajomy po prostu mi pokazał na mapie, bo wiedział, że nie lubię spoilerów dokładniejszych. O ile sam o nie proszę, więc dostałem tylko informację, że jest tutaj jakaś grota. I zaraz zobaczę na mapie, czy to wygląda podobnie. Chyba? Chyba tak.
Więc jeśli to, to możemy iść. Zgnieliznę. Nie lubię tej zgnilizny. Nie, nie! Nie turlaj się w tym! A, super. Super po prostu. A nie wziąłem ze sobą tego oczyszczającego ognia. A, jeszcze coś szybciej będę tracił życie, bo tak. Okej. Okay. Jadł smaczej rany. Okej. Okay. Mamy pastylki antyzgniliznowe? Swoją drogą? A, mamy. Mamy, okej. Okay. Więc muszę po prostu uważać na zgniliznę. Żeby mnie nie dotknęła i... Teraz sobie uświadomiłem, że nie mam... ...prania bestielskiego. Proszę. Dobra, nieistotne. Istotne. Po prostu chodźmy dalej. Miejmy nadzieję, że nie zginiemy. Jakkolwiek tu jest, jakkolwiek tu jest. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. Mam być szczery. Nie podoba mi się to, ja nie chcę chodzić po zgniliźnie. A, jeszcze gejzer tu jest zgniliznowy, oczywiście. Jakby nie. Jakby to mogło być inaczej. A, wężowy łuk. Okej. Okay. Wężowy łuk i... To był jakiś przeciwnik, który... od razu zginął. Chyba ten jakby grzyboludź. Okej. Okay. Gniszczurek. Tak, grzyboludź. Jego przed chwilą nazwałem. No cóż. No cóż. Okej. Okay. Najbezpieczniejszy sposób walki, też najnudniejszy. Dziebanie z zatarczy. Jak ja to uwielbiam. No ale dobra. Idziemy. Idziemy po prostu i... Kwiatek. Okej, już chyba, że to coś innego będzie, a to tylko kwiatek, na całe szczęście. Ze swoimi młodymi, rzecz jasna. Bo jakby inaczej. Ale nadal to tylko kwiatek. Dobra. To był lepszy z tych dwóch talizmanów, jeśli się nie mylę, delikatnie. A jako, że nie nakładam czarnego ognia, to lepiej używać tego, który ma wyższe współczynniki. Co jeszcze? Jeśli chodzi o sam, powiedzmy, właśnie krwawy ogień, czy coś, to... Szczerze nie znalazłem, przynajmniej osobiście, bo nie pytałem, czy istnieje albo i tak dalej, ale osobiście nie znalazłem talizmana bezpośrednio pod krwawy ogień. Więc jeśli istnieje i dałoby się wzmocnić, to lepiej, bo żeby nie było, te procenty są lepsze niż te, powiedzmy, 2-3 punkty więcej. To na przyszłość postaram się to zdobyć. Ale tak jak mówię, nie pytałem się, czy jest, więc... No, obecnie jeszcze nie wiem. Ale jeśli ktoś z was wie, to byłbym wdzięczny za informację. Tak, jest, nie ma i nawet nie, więc nie męcz się i nie szukaj. Okej. Okay. I uwaga, uwaga. A, nie zdążyłem pokazać, jak fajnie to działa z tym wszystkim, ale trudno się mówi. Zwykłymi czasami też możemy to wykończyć. Dobra. Pokonane. Pokonane. I teraz jeszcze przy tym jesteśmy, to szybko muszę sprawdzić. Pigułki neutralizujące. Powiedzmy, że tak z 4 jeszcze sobie dorobię. Nadal nie mam antyzgniliznowych, niestety. Ale jakoś przeżyjemy to wszystko i teraz... Co ten kwiatek sobą reprezentował? No nic. Dobra. Nie musiałem się z tym wszystkim użerać. Tylko zrobiłem to znowu przez swoją upartość i swoją głupotę. Ale okej, okay, bierzemy pochodnie, żeby było fajnie jasno i idziemy dalej. Do mgły. Okej, okay. Oznacza to prawdopodobnie bossa, więc... Więc idziemy. Wyczysz... z tej zgnilizny. Czyli już wiemy, jak się nazywają oni.
Okej, okay, to są rycerze czystej zgnilizny i pojawił się drugi. Oczywiście. Oczywiście, bo nie mogło być jednego. Musieli zrobić walkę, w której będzie ciężko wygrać. Gdyby się to przyszło na normalnym etapie. A teraz tylko muszę być ostrożny, żeby tu nie paść na tym etapie, bo to byłoby wstyd. Dobra. Dobra. Mogłem paść przez swoją głupotę i... Złoty skarbeusz. Zaraz sobie zobaczymy. Chociaż od razu mówię, podejrzewam, że na 99% to jest nowa czapka. Bo jak do tej pory wszystkie skarbeusze to były czapki. Więc, jak działa złoty skarbeusz? Nie, chwilę, on wygląda inaczej, czyli to nie czapka, to co, tarcza? Nie, coś nie tarcza, czyli... Dobra, czyli to będzie tutaj? Talizman? Tak, i... Okej, okay. Zwiększa liczbę runów z pokonanych wrogów. Mhm. Przyjemne. Nie będę tego nosił na co dzień, bo nie czuję potrzeby, ale i tak przyjemne. I... Nie wiem, czy to jest to, czego szukamy. Ale jeśli tak, to powiem osobiście, zdecydowanie się przyda, bo nie lubię farmić run. Okej, żadnilizna i tak, 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 tak. Tym się zajęliśmy, to teraz teleportuję się tutaj i zajmiemy się drugą sprawą, którą mamy, tak na szybko. Zanim pójdziemy już buntować się na zamku, na forcie, nie pamiętam, czy to był zamek czy fort. Ja powiem szczerze, że to jest coś, co mi wynikło samemu, że teraz się zdziwiłem, że tego nie mamy. Bo na mojej prywatnej postaci to mam ogarnięte, więc szybciutko pojedziemy do jednego miejsca. Będzie tam... szybciutko. Nie wiem, czemu mówię szybciutko. Jakoś tak dziwne. Ale tak, szybko pojedziemy do jednego miejsca, w którym będziemy mieć niewielkie podziemia, które jak wykonamy, to zdobędziemy nagrodę. Nie powiedziałbym, żeby to było coś jakiegoś niezwykle istotnego, ale nadal wolę to mieć niż nie mieć. No i przy okazji w ten sposób też pokażę wam większą część gry, a bądź co bądź to taki był mój cel, żeby pokazać wam jak najwięcej z tej gry, jednocześnie robiąc decyzje w miarę logiczne dla mojej postaci. No, dajmy na to, ta duchów prosiła, żeby nie ruszać tego tam. Okej, okay. tego. No jak się nazywał? No, NPC-a. I teraz przy okazji... Widzieliście tam, widzicie jak działa ta kreweta cała. Ona jest okropna. Ta seria ciągłego dźgania i tak dalej, no to jest okropne. Jestem na tak dużo wyższym etapie i tak mogłem przegrać z tą tutaj. Ale dobra, mniejsza. No więc tak, ona mnie prosiła, żebym nie ruszał, bo czuł jakieś tam zło czy coś i... No posłuchałem jej, oczywiście. Bo moja postać by jej posłuchała i by nie chciała drażnić kogoś, od kogo takie negatywne rzeczy, cierpienie leci. No, oczywiście sprawdziłem go, czy nie da się go zatkować czy coś, ale nie gadałem, tak jak prosiła. Żeby nie ruszał tej sprawy, nie zbliżał się do niego. I co my tu mamy jeszcze? A, dobra, to tylko to już myślałem, że skarabeusz. Dobra, pokonajmy go, bo czemu by nie? I zaraz tu gdzieś powinno być to wejście. Żeby nie było, nie do końca pamiętam to wszystko. Ale tak, zaraz tu będzie. Gdzieś tutaj chyba. No, dobrze kojarzyłem. Jak mówię, moją prywatną postacią tutaj byłem i jak przeglądałem trochę właśnie jej mapę ostatnio, to zdziwiło mnie, że tutaj tego nie ma. No i tak, jaskinia za ten chuj wód. Będzie bardzo prosto, bo nie dosyć, że to jest tylko Liurnia, to jeszcze... No, sama powiedzmy, lokacja nie należy do największych i najtrudniejszych. Więc tak szybko się tutaj tym zajmiemy. I będzie można pójść na fort, łamany na zamek, bo nadal nie pamiętam, co to było. Po naszą zemstę za ostatnie nieudolne zmagania. I tak, jest tutaj znowu kwiat, tym razem zatrucił, na szczęście. I tak, żeby nie było, unicestwimy go z bezpiecznej odległości, bo nie ma co się męczyć z nim tam na blisko.
A jak widać, nasze zaklęcia biją wystarczająco dużo, żeby się ich pozbywać. Mogłyby być lepsze, nie ukrywam, ale... No też nie będę narzekał jakoś wielce. I tutaj nawet nie będę ładował, bo po co? Duży kwiat wyeliminowany. Małymi też możemy się w sumie zająć, czemu nie. Dobra, tylko jednego trafiłem. Typowe. Oj. A, i jeszcze jedna rzecz. Jeśli kogoś zastanawia, czemu mam 30 aż w umysł, to odpowiedź jest bardzo prosta. Tutaj widzicie 30. Zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej. Stwierdziłem, że tak często korzystam z zaklęć, że wolę mieć już tą 30, żeby mieć naprawdę dużą miłość. No i po prostu w ten sposób też wykorzystuję trochę lepiej butelki. Ja się kogoś zastanawiam, czemu 30, jak teraz mówiłem przed chwilą, że bardzo chcę korzystać z zaklęć, dużo z nich korzystam, czy coś. Odpowiedź jest prosta, no stwierdziłem, że żeby nie poświęcać innych statystyk bardziej, no to 30 wystarczy. Po prostu porządna ilość. A jednocześnie w ten sposób mogłem inne statystyki do swoich poziomów, takich jakich chciałem po prostu robić. Okej, dwa kwiaty tym razem. Ugo się dzisiaj w sterowaniu niestety. I tak... Wpuszczamy to. Strasznie głupie to zaklęcie, powinno trafić oba, a trafiło tylko jednego. Zobaczmy teraz. Dobra, trafiło oba. Tak, teraz działasz tak jak powinno od początku, moim zdaniem. Za relatywnie niewielkie właśnie ilości energii teraz wyjmiemy dwa olbrzymie kwiaty. Gdyż chcąc, nie chcąc będę zmuszony tam podejść. No. I wykończymy już zwykłą kulką ognia, bo nie ma co. Przy czym też, będąc totalnie szczery, myślałem, żeby nie brzmieć ze sobą też zwykłego ognia, bo w końcu nie jest zbyt drogi w użytku, a obarczenie też ma przyzwoite, ale stwierdziłem, że nie. I tak, jeśli chodzi o ten ognisty jakby wachlarz czarnego ognia, nadal nie wiem, czy mógł zdecydowałem się brać, ale jak już wziąłem, to przynajmniej korzystam z niego, zanim go wymienię. Tak, tutaj zatrucie. I mamy tutaj całe ubranie mędrca. To jest swoim drogą ubraniem tego. Gościa, co nas prosił, żeby się zaopiekować Milcentom. Więc tak, ciekawe, że tutaj w takim miejscu da się jego ubranie znaleźć. Zaraz też przeczytam opis. Czemu w sumie bardziej wam pokażę ten opis, ale no wiadomo o co chodzi. Nie będę go ubierał. I tak, kaptur mędrca. Proszę, tylko takie niewielkie informacje, że to są ubrania mędrców, których uznano za heretyków. Więc tak, tamten gościu, nie pamiętam imienia, niestety, jest heretykiem dla kogoś. I tak, w tym momencie jeszcze przy okazji myślę, żeby tutaj czegoś nie zmienić. Pozwólcie, że zmniejszę na razie zręczność i zarzucę tą delikatną regenerację życia. Nie jest ona duża, no ale zawsze co kilka chwil dostajemy te dwa punkty, co? Powiedzmy w tych lokacjach takich jak ta, można oszczędzić trochę naszego tego zużycia butelki, których mam niby dużo, ale jednak jak dla mnie za mało. I tak, zanim zejdziemy jednak tam niżej jeszcze, to tutaj jak widzicie jest więcej tego. Cno. Musimy pokonać tych dziadów tutaj, zanim dostaniemy kolejne zatrucie. Tak, unik. I masz z błyskawicy, oczywiście. Dobra. I no niestety. Spadłem. Więc pora wiać z powrotem. Jak mówimy, nie chcę na razie tutaj walczyć. Najpierw chcę tam wyzbierać wszystko. I wyeliminować ich z bezpiecznych odległości, by czemu nie? Okej, już myślałem, że to jest kolejny. No. Ale jak już wspominałem, no, lokacja bardzo prosta. Aczkolwiek momentami delikatnie irytująca. I dobra, jak już przy tym jesteśmy, to teraz tego kwiata wyeliminujemy trochę innym kątem. Dobra, to nie ma sensu. Zrobimy to po prostu po staremu. Będzie to łatwiejsze, przyjemniejsze, szybsze. I tak, dostanę zaraz tutaj zatrucie, ale nie będę się tym przejmował wielce, bo czemu? Bym miał się tym przejmować.
Okej. Dobra, mogę zginąć, jeśli się nie będę przejmował tak totalnie. No ale raczej, jeśli będę pilnował swojego paska, to widzicie, jak to się skończy. No. A sam właśnie jeszcze idea tego, że gram w ten sposób, jest taka, że broń ta ma super moveset, który mi się spodobał po prostu, jak testowałem różne. Jest normalna, co stwierdziłem, że jest wielką zaletą, patrząc na to, ile specjalnych broni, jeśli dobrze kojarzycie, mamy poulepszanych. Więc w ten sposób mocno sobie przyoszczędzę na problemie z tym, którą broń pierwszą na maksymalne ulepszenie zarzucić, jeśli będę chciał mieć dwie do końca z sobą. A kolejna rzecz, no stwierdziłem, że właśnie jak już mam wysoką wiarę, to czasami ulepszenie tej broni, czy jakieś krwawienie, czy coś może być naprawdę sensowne. I jak w teorii kosa ma u siebie krwawienie, tak to, że nie można jej ulepszyć pod to, żeby ona wywoływała je wcześniej i częściej, to no, w wielu starciach powiedzmy będzie nieistotne. A tutaj mamy 50 i jeszcze jakiś tam bonus kolejny od tego płonącego ognia. Krwawego ognia, nie, jak zwał, tak zwał, w sumie płonącego ognia. Kolejne masło maślane mi wyszło. Po prostu brawo ja. No ale tak, rozumiecie, o co chodzi. Mam nadzieję. Więc tak, w ten sposób mamy arsenał wielu potężnych rzeczy. Przy czym nie neguję tego, że niedługo kosę znowu wyciągnę i będę nią walczył, bo sama kosa bazowo ma większe zdecydowanie obrażenia niż to, co mam teraz, co też zaraz wam udowodnię, zakładając kosę ponownie na miejsce numer 3. Tak, statusy i proszę, prawy oręż 4-2-8, lewy, czyli prawy 3-6-6-2. Więc no, kosa jest dużo potężniejsza, jeśli chodzi o ogóły, w teorii. Czy też to jest takie zastanawiające, patrząc po tych obrażeniach, nie widzę tu 6-6-2, no ale... Niech i tak będzie. Po prostu... Tak, kosa będzie naszą bronią taką... honorową. Że tak ją teraz określę, natomiast do zwykłych zadań i tak dalej chyba będę korzystał teraz z tego, bo spodobało mi się naprawdę i pod względem movesetu, i pod względem wszystkiego. I najważniejsze jest to broń zwykła. Pies mi hałasuje znowu, super. Super po prostu. No i jesteśmy już na końcu, jak widać, bo mamy bossa. Ale tak, czy pies się uspokoi, czy jeszcze... muszę pójść... Nie, dobra, uspokoił się chyba. Więc możemy spokojnie iść na bossa, na którego w ramach dzisiejszego motywu zarzucę znowu krwawy płomień. Oczywiście mam, jak też wspominałem, i błyskawice, i czarny płomień, jeśli będzie to potrzebne. I patrzcie, kto tu jest bossem, no kto by się spodziewał? Ja by się spodziewał spotkać rycerza czystej zgnilizny. No ja na pewno nie. I proszę. Aha, super. Pies mi się szczekał. Tak więc, widzimy się za chwilę, go uspokoję. A póki co zdobyliśmy potężny talizman. Okej. Wróciłem. I jak widać, wróciłem w idealnym momencie, żeby nie zlamić. Bo mówiąc szczerze, zapomniałem o tym, że jestem zatruty, kiedy lazłem uspokajać psa. I jak zapewne widzieliście, trucizna naprawdę mnie zabiła. No ale tak. I teraz może powiedzmy jeszcze, co my tutaj zdobyliśmy. A jest to nic innego jak talizman... No, insygnia skrzydlonego miecza. Potężna rzecz. Z której mogę przyznać szczerze, korzystam na drugiej postaci. I tutaj chyba też będę z tego korzystał, bo zwiększa to nieźle obrażenia moich ataków. O ile robię je w serii, a to dzidom, nie ukrywajmy, bardzo często robię serię ataków. Więc no. Mhm. Na razie, w sumie, tak, sens to ubierać. Tak myślę. W sumie tak, mogę to ubrać. Ale nie zamiast tego, bo to jest zbyt istotne. Jak widać, zwiększa mi trochę obrażenia. I też delikatnie przyspiesza czarowanie, więc może na razie wyjątkowo zamiast redukcji. Wrażenie, bo jak widzicie, chociaż z drugiej strony to jest 18 coś. Nie wiem, jak to się przekłada na procenty, może to słynie, że 18% tylko redukuje. To ubiorę, będę miał bardzo... Nie, jak widzicie, za dużo, będę miał kary do tych wszystkich rzeczy. Lepiej nie. Będę musiał przemyśleć później, jak to jeszcze zrobić. Ewentualnie zamiast wiary. Bo nie ukrywajmy, no.
45 też jest spora wartość. A 50 jedne, co to ewentualnie jest potrzebne po to, żeby rzucać leńskimi gwiazdami, które są i tak badziewne. Dobra. I w sumie w tym momencie zauważam moje wielkie zlamienie. Obiecam, że odcinek będzie krótszy, a wyszło, jak zawsze. Ej, no cóż. No, ten, może zamiast udawać, że będzie krótszy. Po prostu, mimo tego, co mówiłem na początku, to chyba wrzucę to nie od razu w ten sam dzień. Zrobiłem w sumie ten sam dzień po tym, co się działo ostatnio. I no. Tylko po prostu zamiast tego wrzucę co, nie wiem, w poniedziałek? Może to być dobry pomysł. No i przy okazji jeszcze, jeśli o to chodzi, próbowałem pokazać wam, że potrafię z nim walczyć, ale oczywiście zlamiłem. No, ale tak, pomiędzy tutaj zlamienie teraz w tym oto dziwnym miejscu, to uwierzcie mi, bądź nie, decyzja należy do was, ale potrafię z nimi walczyć przy użyciu tarczy. Więc no. I w sumie dobra, jeszcze jak przy tym szybko jesteśmy. Biorę insygnię skrzydlanego miecza, to jest po prostu za dobre, żebym tego nie brał. Teraz patrzcie. Obrażenia może się drastycznie nie zwiększyły. No nie wierzę. Ale tak, świeciłem się na czerwono. Jak to się świeci, to znaczy, że właśnie jestem pod wpływem tego efektu. A teraz cieszę się, że straciłem kolejne 20 tysięcy. Tylko po to, żeby pokazać efekt. A teraz grzecznie, nie będę już lamił, nie będę ginął. Chcę wam tylko pokazać, jak z nimi zazwyczaj walczyłem. Dobra. Dobra, dobra. A tutaj jakimś wyjątkowym się tym razem nie udało. Ale tak. Ogólnie moja strategia w walce przeciwko nim opiera się na robienie tych ataków po kontrze specjalnych, więc no. Jak on nie robi swoich, powiedzmy, tych takich dwóch cięć mieczem normalnych, to trochę gorzej. Ale tutaj proszę, tak, czasami jeszcze dodatkowo tak. Zazwyczaj defensywnie. Bo przeciwko nim trzeba być defensywnym. I tylko wykorzystywać niektóre okienka do atakowania. A tutaj mamy Let's Staba, który był trochę zbyt luźny. I cóż, no. 2000. Niewielkie pocieszenie, ale zawsze coś. To teraz szybko tu, żeby nie być na stratnym życiu. I lecimy zmierzyć się z potencjalnym bossem tej lokacji. Bądź też mini-bossem, bo nie ukrywajmy, niektórzy z tych, w cudzysłowie, bossów, jak mieliście dzisiaj przy okazji, właśnie zobaczyć, to są to niezwykli przeciwnicy. Tam po prostu siedzą, czy coś. Więc tak. Nie wszystko zasługuje na miano pełnego bossa. Teraz jeśli mam coś sobie poradzić, trzeba przeżyć pierwszy etap, którego ja oczywiście nie przeżyję, bo już dałem się otoczyć przez nich. I to jest właśnie najgorszy moment tego wszystkiego. Biją po prostu strasznie dużo. Strasznie ciężko, przez co jest ich uniknąć i to przeżyć. Niestety. No niestety. A robię to tak zazwyczaj z broni, bo nie chcę mi się marnować, powiedzmy, energii jednak. Jeśli mam być szczery, to chyba lepiej się tym nie przejmować i wyciągnąć od razu błyskawice przeciwko nim. Tak będzie lepiej. Trochę energii pomarnuję, co prawda. Ale tak. Miał gwarancję, że nie zginę. No, i właśnie jak się tak świecę czerwono i tam widać jest ten symbol, to przez jakiś czas za tą serię ataków mam zwiększone obrażenie. Nie trwa to jakoś szczególnie długo, ale no, zawsze coś. I tak, jak teraz ich pokonałem, jest jeszcze tutaj ten jeden, który ostatnio wrzeszczał. Zestrzelę go z błyskawicy i pokażę wam coś bardzo ciekawego, co też właśnie się nauczyłem. I dzięki czemu byłem tam właśnie pod bossem. Jeśli się właśnie ich eliminuje, nie pojawiają się te duchy, więc jej. Nie ma duchów, widzicie? Nie ma tych wszystkich duchów, z którymi się męczyłem, na których ginąłem. Zamiast tego tu jest winda.
do miejsca, które już widzieliśmy tam ostatnio, tam niżej, nawet tam do dziury po windzie wpadłem. A tu jest arena bossa. Nic więcej nie robiłem, nic więcej nie znam, więc tak, po prostu bierzemy co? Bierzemy elektryczność w imieniu starożytnych smoków czy coś i wchodzimy zobaczyć, z czym będziemy się tu mierzyć. A jest to dowódca Nial. To jest taki, z kim chyba już walczyliśmy, tylko w trochę innej formie. Bardzo możliwe, to swoją drogą. Okej. Będę korzystać tutaj z lodów, z tego co widzę, co może być trochę niebezpieczne. I on też tutaj coś krzyczy, tak jakby ich wzmacniał czymś. Z tego też powodu spróbujemy może unicestwić go czarnym ogniem. Nie musimy, wiecie, siedzieć tutaj też bezczynnie i bawić się tylko błyskawicą, co to nie. Dobra. Minimalnie przeżyłem. Dobra. Brawo dla mnie, po prostu za to, że pamiętałem o garnku. Bo o takich rzeczach jak te garki zawsze zapominam. Tak. Jak widać, ogień nie jest aż taki dobry przeciwko niemu. A elektryczność podejrzewam, że też nie będzie za najlepsza, bo sam z niej korzysta, więc pozostaje jedyna nadzieja. Krwawienie. Jeśli uda się go rozkrwawić, to może to zwyciężymy bez zbędnych problemów. Albo przynajmniej wygramy bez wielkiego zlamienia. Okej. Dobra, krwawienie weszło. Nie było najlepsze, ale zawsze coś. Okej. Ciekawa sztuczka. Nie zaprzeczę. I tak. Co jeszcze? Mogłem w sumie wziąć sobie talizman też do prawej ręki, żeby wzmacniać ewentualnie tarczę, jeśli bardziej chcę grać defensywnie w jakimś momencie. No niestety, o tym nie pomyślałem wcześniej. Ale tak, to też jest opcja. I dobił mnie. A ja chciałem za pierwszym razem sobie fajnie z nim wygrać. No niestety. I 53 minuta. Tak. Tym razem nie pójdę już na łatwiznę. Co to nie? Przez co nie pójdę na łatwiznę, mam na myśli coś dosyć istotnego. Pies mi znowu szczeka, super. A inaczej mówiąc, wezwę swojego klona, którego staram się nie używać. Ale tak. Tym razem wezwę, tylko pytanie brzmi, z czym chcę go wezwać? Odpowiedź brzmi z kosą. Nie, jak się bawi kosą, bo mówiąc szczerze, nie jestem przekonany, czy on dobrze umie korzystać z zaklęć i tak dalej. Więc tak. Po prostu ciężar to kiepsko. Kiepsko. Dobra, trudno. Chciałem mówić, że nie wiem, czy będzie dobrze korzystał z zaklęć i tak dalej, więc wezmę mu kosę, żeby nie marnował czasu na wzmacnianie swojego oręża czy coś, ale jeśli kosa wymaga ciężkiego obciążenia ode mnie, bo nie chcę zrezygnować z tego tutaj, no to lepiej będzie po prostu dać mu to i talizman. Dobra. Zdecydowanie wytrzymalszy ode mnie nadal. Jak on tam się bije z klonem, to ja tutaj zacznę już dowódcę powoli bić.
Ciekawe, czy można... Nie, nie można backstabów. I okej, na razie ma tylko co jakiś czas lodowe jakby uderzenia. Z tego co widzę. I zwykłe takie sztandary. Przez które nawet nie jest ciężko przeskakiwać. Więc tak, tak. Oj, teraz zaczyna się zabawa. No i co ciekawie, mój pomocnik padł. Dobra, i przy okazji jeszcze sprawdzałem jedną rzecz. Dosyć istotne dla mnie przynajmniej było to, że chciałem poznać prawdziwą, podkreślam, prawdziwą różnicę między, jak to się nazywa, średnim a ciężkim tym udźwigiem. Tam w sumie ciężarem wyposażenia względem naszego maksymalnego udźwigu. I okazuje się, że tak, na lekkim, co sprawdziłem, będziemy mieć delikatnie szybsze, jakby szybciej będzie postać trochę odpowiadać po przewrocie i po tym, po o czymś takim, niż w przypadku średniego, ale aż takiej wielkiej różnicy nie ma, żeby się tym aż tak przejmować, więc spokojnie możemy grać na średnim cały czas. Dobra, nie radzimy sobie, nie radzimy sobie to mocno. A znaczy to mniej więcej tyle, że muszę spróbować stosować jakieś takie lepsze sztuczki przeciwko niemu. Ostatnio go pokonałem bardziej nawet. I nawet śmiałbym zapytać, czy może eldeńskie gwiazdy nie byłyby dobrym rozwiązaniem, ale podejrzewam, że nie. No i odmrożenie dostałem znowu, cokolwiek ten efekt powoduje. Dobra. Nie ta pieczęć, niestety. To było brutalne. To było brutalne. Ale dobra. Przeciwko niemu widać, że ciężko będzie stosować też te jak to się nazywa? Pojedyncze to. Więc tak, tym razem pójdziemy z eldeńskimi gwiazdami. Jakkolwiek głupio to nie będzie brzmiało. Rzucić dwie rzeczy, to wyrzucę i póki co niech będzie to. Eldeńskie gwiazdy, gdzie jesteście, proszę? Pokażcie się mi. By coś, co jest naprawdę głupie, ale niech będzie to. No, dobra. No to ten, widzimy się za chwilę znowu na walce z tym gościem. Bo ja nie odpuszczę mu dzisiaj. A jednocześnie też nie chcę wam pokazywać znowu tej nudnej trasy do niego. Dobra, bitwa się zaczęła. Eldeńskie gwiazdy zostały wywołane. Jak takie, wiecie, rozpoczęcie, które może nam trochę pomóc. Zobaczymy po prostu, co z tego wyniknie. Może nawet wygramy. I przy okazji ciekawa rzecz, widzę, że kopia umie stosować wzmocnienia na broń. Tylko niepotrzebnie nosi to w dwóch łapach. Dobra, to będzie delikatny problem, mówiąc szczerze, żeby to zwyciężyć. Nie spodziewałem się, żeby tam aż takie problemy z tym. No cóż. No to idziemy jeszcze raz. Dobra. Jestem już blisko i tym razem plan inny. Klona przywołuję starczą. A ja sam będę korzystał jedynie z pomocy magicznej. I same eldeńskie gwiazdy też wyślę nie na bossa, a ewentualnie na jego sługusów, żeby może pomogły mi się ich pozbyć czy coś. No nie wierzę. No nie wierzę. No nie wierzę. Oj. Wybaczcie, stuknięcie w mikrofon, ale kot. Tak. Nie wiem, czy umiem go pokonać. Naprawdę nie wiem. Chyba będę musiał przemyśleć jeszcze tą kwestię trochę.
Ale tak, ja się nie poddam, dopóki w tym epizodzie go nie pokonam, więc... Ponownie widzimy się za chwilę, mając nadzieję, że w końcu z nim wygram. Dobra. Dobra. Mamy klona, mamy życie, mamy eldeńskie gwiazdy. Wrócę po prostu do takiego konceptu, bo jednak wydaje się być łatwiejszy do zrealizowania. Przy czym jeszcze, z góry mówię, mój cel to jest na razie nie doprowadzić do śmierci mojego tutaj klona. I mojej przy okazji też nie. Bo ten, jak już klona uratujemy przed ewentualnym zgonem, łatwiej będzie pokonać tego gościa. Nawet, podkreślam, nawet jeśli klon ma zaraz paść. Serio? Od razu aktywuje swoje błyskawice? To jest trochę takie... dla mnie niezrozumiałe. Co tak naprawdę jest tutaj aspektem, który decyduje o tym, że on te błyskawice chce uruchomić? Teraz jeszcze też można powiedzieć, że jest zastanawiona jedna kwestia. Czy może trucizna nie byłaby lepszym wyborem przeciwko niemu? Nie jestem pewien, czy mam statystyki na truciznę, żeby nie było. Ale może jest lepsze. No jednak na razie będę trzymał się tego, jak to się nazywa, no. Typowego ognia, bo wydaje się być najlepszą opcją, jako że da się go rozkrwawić, co już udowodniłem. A trucizny nawet nie mam przygotowanej. Dobra. Zawsze zapominam o tym jego uderzeniu w sztandar. Dobra, tym razem nie zapomniałem. Ale robi ten inny atak, który też jest dosyć wredny. I będzie uderzenie w sztandar. Tak. Po tym wszystkim dostałem raz uderzony. Dobra. Nadal mam trochę większy zasięg niż my. Ale z bezpiecznym korzystaniem starczy, może uda nam się go pokonać. Dziab. I unik. Nie, niestety nie unik. I jeszcze to, tak. I znowu to robi? Nie, no już myślałem, że znowu. Na całe szczęście dla niego, nie. Okej, ryzykujemy. Bo krwawy płomień wydaje się być dobrym wyborem. No, nie przesadź zaś trochę. I sztandar. Teraz możemy podbiec i dziab. Okej, to jest jakiś nowy ruch. Ale nawet jeśli to kończy się standardowo sztandarem, muszę zaryzykować z tym. I teraz szybko pastylki. Innej szansy tu nie widzę. Okej, będzie teraz skok. Jeden dobry ruch i może to wygramy. Jeden zły ruch i po nas. Dobra. Wiem, co będzie tym dobrym ruchem. Swoją drogą. Uniknięcie jego ataków i użycie czarnego ognia. Jako, że nawet sam się otwiera na to, tak po części, więc tak. Tak. I... tak. Ale nie. Tutaj czarnogień jest zbyt dużym ryzykiem. Czy on uniknął... uniknął czegoś, czego nikt jeszcze nie uniknął. Nienaładowana włócznia błyskawic. Została uniknięta. No ale dobra. Mniejsza z tym, spokojnie. Mamy to. Godzina, 4 minuty nagrania. Mamy to. Mamy też protezę weterana, który od razu chcę zobaczyć.
Chociaż prawdopodobnie podejrzewam, że wiem, co to będzie. Mhm, dokładnie. Tak. Proteza nogi, którą można trzymać w ręce. I cóż, dostaliśmy dużo. Dużo runów, które chciałbym zainwestować w coś, ale nadal nie wiem w co, poza tym to jest jeden poziom. Więc tak, jeśli chodzi o samą protezę, to co ciekawe, on miał jedną, a my mamy dwie. Przy czym moveset, no jak widać, przyjemny nawet. Nie będę tego ulepszał, przynajmniej na razie mnie nie planuję. Też skalowanie ma nie najgorsze. W sensie przeciętne, no ale okej. I teraz ataki z dwóch protez. To trochę jest dziwne, takie fuj, że to były jego nogi, a my to na ręce zakładamy. No ale dobra. Nie mi oceniać. Bierzemy co tutaj jest i chciałbym naprawdę mieć to za sobą już w tym epizodzie, więc mimo tego, że to trwa długo, to jeszcze jedziemy. Zobaczyć, co się kryje na końcu. Chociaż akurat co tutaj się kryje, to państwu może byłoby powiedzieć, że wiem, co raczej podejrzewam. Poza tym, że jakiś duch. Panie Miquello, przebacz mi. Słońce nie zostało pożarte. Nie modliliśmy się dość gorliwie. I towarzysz wciąż nie ma duszy. Już nigdy go nie ujrzę. Mój towarzysz, może nie twój towarzysz. Ale mniejsza. Sekrety medalion do świętego drzewa. Tak. Mamy to. To miejsce skrywa jeszcze jakieś sekrety. Cóż. Ja ich nie chcę odkrywać na razie. Bo mamy to, po co przybyliśmy. Medalion do świętego drzewa. Ale czym jest święte drzewo, jak wygląda i inne takie rzeczy, to wszystko zobaczymy już w kolejnym epizodzie. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak. Zdecydowanie nie będzie tego w niedzielę. Zdecydowanie nie. Będę musiał to przełożyć na poniedziałek albo jeszcze później. Ale tak, mniejsza. Dla was to i tak już wiecie, kiedy to będzie, więc tak, no, trzymajcie się i hej, hej, czy coś.